i służebne prezbiterów, choć w dużym stopniu, jest uczestnictwem w kapłaństwie Chrystusa. I to uczestnictwo sięga tak głęboko w istotę człowieka, że dokonuje się swoista identyfikacja kapłana z Chrystusem. Kapłan działa impersonalisty. W swoim sakramentalnym utożsamieniu się z prawdziwym i wiecznym kapłanem. Kapłan jest po to, by niósł dobrą nowinę, czyli Ewangelię. I nie może być wewnętrznie pusty. Musi zawsze nieść w sobie i przekazywać innym treść Ewangelii. To, że kapłan ma nieść Ewangelię, oznacza, że nie może stać w miejscu. Musi być aktywny w pełnieniu swej misji. Nie można więc czekać, aż ludzie przyjdą, aby głosić Ewangelię. Trzeba wyjść do nich, szukać ich, aby przekazać dobrą nowinę. Pan Jezus mówi dzisiaj, że musimy głosić. Dobre dzieło sam zachował. Panie, weź mój was, tężę, a dobre dzieło.
mają być ofiarowane, to rozważaj to, co będziesz naśladem, to, czego będziesz dokonywać. I prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego Krzyża. Ksiądz biskup, a Panie wszyscy obecni kapłani udzielam na prezbiterom w całym pokoju na znak włączenia ich kolegów kapłańskiej diecezji krajskiej i całego kościoła. Pocałunek pokoju jest znakiem godnego miłości zjednoczenia we wspólnocie urzędu kościelnego. Dla zachowania czytelności tego znaku prosimy, aby przekazując znak pokoju nie składał życzeń na prezbiterom. Po przekazaniu pocałunku pokoju rozpocznie się liturgia Eucharystii, którą po raz pierwszy będą sprawować. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej celebracji. Księdzu prałatowi Dariuszowi Kwiatkowskiemu, klerykom posługującym na seście urodni. Dziękujemy wszystkim alumnom za modlitwę, za wsparcie nas, tak ważnym dla nas w dniu. Na koniec pragniemy zwrócić się do... Kochani rodzice, któż tak dobrze jak my zna nas i tak bardzo przeżywa dzisiejszą uroczystość? Dziękujemy Wam za trud wychowania i towarzyszenie nam na tej drodze. Dziękujemy Wam za Waszą wyrozumiałość i wsparcie w tym wyborze, jaki dokonaliśmy. Nie chcemy zawieść Chrystusa, nie chcemy zawieść również i Was. Dziękujemy Wam za miłość i jednocześnie pragniemy zapewnić Was. To jeszcze raz zaraz. Tak mogę powiedzieć. Nigdy nie za dużo.